Dobra, mamy kolejny dzień. Dzisiaj zimno z rana, więc nie robię od samego rana, bo normalnie było 4 stopnie. Także mamy godzinę prawie 10. A ja mam, już macie inną. Biorę się dalej do roboty, ale jeszcze jest chłodno. Powiem wam, że w granicach 6 stopni jest, ale słońce zaczyna wychodzić i robi się cieplej. Przekręcę ten hak, chociaż nie wiem, czy mi się go teraz da odkręcić, kurde, bo tą rynę już zamontowałem tu. Ale spróbujemy, że się uda go odkręcić. Zamaluję to. Dobra. Czekajcie, muszę sobie tylko jedną rzecz zrobić. Kreskę. Żeby na tej samej wysokości go zrobić. Widzicie, woda spływa z rynny, więc jest git. To muszę iść chyba po poziomice. Chyba tak. Chociaż może coś płaskiego bym wziął. Jak to zrobię? Musiałem od tego do tej kreski coś narysować. Poczekajcie. Mam kreseczkę machniętą. Mam tyle tu rzeczy, że... Myślę, że jak tu go zrobię, będzie git, nie? Powiem wam, że teraz to będzie trochę większy odcinek, ale myślę, że to nie. Hak tam jakiś. Teraz się zastanawiam, czy z tej strony. A nie, z tej go przekręcimy. Będzie sobie trochę wkręcę. No i dobra. Zastanawiam się nad tym, bo teraz będę musiał wiercić otwór, czy wiercić, wyciąć otwór spustowy. Taki myk. Dobra, otworzymy sobie tą farbkę, czy tą wejce. Trochę wyjdzie tych wideoblogów. Miałem wam to robić w bardzo dużych skrótach, ale słuchajcie. A, dawno mało wyrzucałem filmików, to... Wiem, że trochę mokre te deski są teraz, ale... Ale nie mam wyjścia, nie będę czekał. Teraz musimy przymierzyć rynnę. No zamknij się. O. Bez urazy, ale... Widzicie, tu trochę woda stoi na tych, ale nie przecieka. Bo sprawdzałem, nic nie cieknie, także trzyma. No chyba tak to ma być montowane. Jest ok. Większość wody spływa. Myślę, że nie jest źle. Dobra, idę po rynnę. Trzeba będzie zaznaczyć, w którym miejscu spust. Muszę jeszcze przynieść spust. No i będziemy próbować ciąć. No i dobra. Tu mamy. Muszę sobie tylko karabinkę jakoś inaczej postawić. Jeszcze nie wiem jak. A też ten deseń byłoby lepiej. Tak nie wejdź. Wejdź, tak być. Teraz trzeba będzie dociąć pewnie z nią. Znowu, tylko poczekajcie. Żeby tu lepiej dwójka nie wejdzie. Miarki. Miarkę mam tutaj. Przecież kurde wezmę tą. Łatwiej będzie. Pamiętam, ile tu była odległość. Ta być za krótka. Skurde. Więc trzeba będzie ciąć. Wiecie, jak jest z cięciem?
samemu rynien prze. No. Przerypany jest. Tylko teraz tak. Czekajcie. Słuchajcie, mojemu kotu odwaliło. Ełka, co ty robisz? Koleżanko, gdzie ty tu włazisz? Ostatnio na dachu była, zostawiłem drabinę. Montuję sobie tu jeden hak. Przynajmniej próbuję. Po to, żeby łatwiej mi było ustawić. Nie wiem, czy dobrze. Widziałem, że inni nie montują, robią to jakoś inaczej. Ja nie umiem. Tak będzie łatwiej, jak sobie odległość ustalę. Przypomnijcie mi na drugi raz, jak będę chciał śruby kupić, że wszystkie na tork samo być. Dobra. I łatwiej po prostu ustalić, jak ma być ten, nie? O. Dokąd ma być rynna. Z drugiej strony. Bo to o to chodziło. Widzicie? A teraz mam ustaloną odległość i mogę sobie idealnie wymierzyć, jak ma być daleko. A tak, to bym tak cyrklował, nie? Wiecie, o co chodzi. Słuchajcie, ja sobie to pomierzę, chociaż nie, może wam pokażę, bo tu kwestia jest taka, już wspominałem o tym, ale kwestia jest taka, że trzeba tak wymierzyć, żeby została dylatacja jeszcze. Ciężko będzie jedną osobą, tam zrobimy do końca. Tu mamy do równego 212, do równego. 212. I 67. O kurde. 212 i 67. 279. Dobrze liczę? 212 i 69. 279. 279. I od tego odejmiemy sobie centa na dylatację po pół centa z każdej strony. Mam 278. Na taką długość musimy dociąć rynnę. Na taką długość musimy dociąć rynnę. Jak to jest, jak? Czekajcie, sobie z tamtej będę ciął. Jak to jest, powiedzcie mi, jak nie ma kto wam pomóc, to co się robi? Kombinuje się, nie? Sobie wykombinowałem. Była pomocna dłoń, w sensie trzymać, to się porysowało. Żeby ktoś mi trzymał, więc będą mi worki trzymać. O! I teraz się nie będzie ruszać. Dobra. 278. Trochę wygięta, ale mniej. Powiem wam, że oni wysyłają to kurierem. A tu jest znowu ładna. To nie, to będziemy w drugą stronę cieli. Tamtą będziemy cieli. Muszę to wrócić. I to jest takie chyba średnie rozwiązanie z tego względu, że no jak sami widzicie, ulegają uszkodzeniu troszeczkę. To nie. Tutaj akurat, ale
Ale średnio tak, kurde. Wiecie jak to kurierka jest, nie? 278. Stój. 278. Teraz jak to zrobić, żeby to równo mi przecięło? Mam pomysł. W sensie jak to odmierzyć, nie? Żeby to równo przecięło. Zdjęłem sobie hak. Przyłożymy hak i odrysujemy równo. Powinno zadziałać. Jeszcze to równiej będzie jak... Taki patenciarz. Arma wczorajsza. Nasze coś tam... Błędnie się równi. Dobra, próbujemy. Ogólnie mam 2 metry tylko więcej rynien niż mi potrzeba tak naprawdę. Zobaczymy ile będzie odpadu. No i się zaczyna. Powiem wam, że chyba muszę przekręcić, żeby przy ciągnięciu było. Chodzi mi o to, żeby po prostu ząbki pod ząbek szło. Gdy ciągnę, a nie pcham, że będzie trochę lepiej. Zdecydowanie lepiej. Przynajmniej tam. No słuchajcie, chyba nie było źle. Może lepiej poszło. No i worki spisały się. Dobry patent. Dobra. Przymierzymy. Przymierzymy, czy to będzie działać. Pchełka, skakuj z tamtej strony, będziesz trzymać. Teraz będziemy musieli wyznaczyć, w którym miejscu ma być spust. Okej. Coś to kurde chyba, przecież że źle wymierzył, albo tam jest za duża przerwa, tam jest. Wam, że już mi się ciepło robi. No nie gadajcie, że źle tu uciąłem. To się krzywo, widzicie? Ale to akurat... Albo na hakach po prostu wygina gdzieś jakoś. Muszą gdzieś jakoś iść albo coś. Albo krzywo uciąłem. Podejrzewam, że jak krzywucie. No.
Zobaczymy, jak z drugiej strony to wygląda. Nie no, jest ok. Jest ok. Mogę też jeszcze hak zamontować. Na razie. Nie mam haka. No i widzicie, taka robota. Różne coś się dzieje, nie? Najgorsze, że mi zostało. Tam mam jeden, czyli dwa, cztery, sześć haków. Dwa, cztery, sześć. Czyli jednego haka. A jeden tam zdemontuję. No powinno starczyć, żeby sobie pomontować też na TT. Tylko jak ja mam tu to zrobić, żeby się tu wbić? Odrobinę jakoś tak ustawić. Tam jest problem. Muszę... Nie no, od spodu nie dam rady. Tak, tak muszę. Może się uda, nie? Lecieć nie powinno. Właściwie ja tu nie będę montował tego. Z tego względu, że ja chciałem tylko sprawdzić, jak głęboko. No nie, niepotrzebne to jest. I powiem wam, że nawet można by odrobinę cofnąć. Chociaż nie. Minimalnie. Minimalnie. Teraz przesadzę. Tak to jest, jak się chce coś. A za dużo. Dobra, mniej więcej tak będzie. Mniej więcej tak będzie. Teraz wymierzymy, gdzie ma być spust. I wytniemy spust, ja już sobie później będę robił. No, tak powinno mniej więcej. Są rotacje, jest ok. Tak, jeszcze można trochę cofnąć to. Dobra, to się już wyrówna. Przestawimy drabinkę. Słuchajcie, spusty mam takie. Tak to wygląda. Mniej więcej tak to wygląda. Chcę sobie tylko zaznaczyć. Ten dokładnie ma być. Będzie ty. A jak ty. Zdejmiemy tą rynnę. Widziałem kilka technik co do wycinania spustów. Spróbuję chyba obie. Aczkolwiek jedna mi się mniej podoba, bo w jednej trzeba użyć brzeszczota i ciąć to brzeszczotem. Ale spróbujemy obie, bo czekajcie, zdejmę tą rynnę i wam pokażę, o co chodzi. Ja myślę, że warto, jak zobaczycie w jednym filmiku dwie metody. Bo obejrzałem wiele filmików, większość robi tak, że bierze sobie wiertło, wierci dziurkę
w miejscu, gdzie ona najpierw obrysowuje, wiadomo, gdzie ma to być wycięte. Wierci dziurkę, a potem w koło leci się i wycina, aż się dojdzie do tego otworu, który powinien być. A drugi patent jest taki, że bierzemy brzeszczot, piłkę do metalu. Ważne, żeby miała drobne ząbki, bo na grubych to będzie wam strasznie mocno szarpać. I wycina się coś takiego. Rysuje się tutaj nie kółko, tylko rysuje się taki owal. Moim zdaniem on jest lepszy, znaczy lepszy, jest mądrzejszy ten sposób. Z tego względu, że woda, która będzie leciała, a wytniemy tylko kółko, no nie, to będzie mogła przelecieć bokiem jeszcze. A jak zrobimy taki, wiecie, bo to się wtedy wycina w ten sposób i w tą stronę. I wychodzi nam takie nie koło, tylko takie, wiecie, takie spłaszczone koło. I potem jeszcze widziałem, że zaginają to do środka troszeczkę. No zobaczymy. No ja spróbuję wyciąć. Nie no. Nie podoba mi się to właśnie tą piłką i to jest cały minus tego, bo no muszę sobie zrobić jakiś stolik. Tu mamy stolik. Nie, tutaj nie. Kurde, gdzie mam to położyć? Poczekajcie. Dobra, nie mam gdzie, to będę robił to. Teraz gdzie te tutaj są? Odrysować. Jak ja mam to odrysować? Coś mi powie. Centralnie dziurkę chyba musimy tutaj zrobić od góry, tak? O, właśnie w kółko. To nie musi być jakiś super perfekcyjny, ale po prostu było wiadomo, jak to, żeby to widzicie. Muszę stać, sorry, jeżeli nie widzicie, no to przykro mi. No nie dam rady odrysować po prostu. No mniej więcej koło wyszło, nie? I teraz tak. Trzeba wywiercić tu dziurkę. Pełka, zostaw rynny. Trzeba wywiercić dziurkę. Aha. Jak to jeździ? Taka ładna była. Amerykańska. No i co? Tniemy, nie? Przestań się. Ja mam w ogóle prawo skrętne. Lewo skrętne, tak? Lewe? Są prawe. To jest jakoś chyba na odwrót, kurde. Co ja mam w prawą? Jak ja mam to czymś w prawą? To ja mam nie te nożyce. Dziura. Wiem wam. Przy następnym spuście będę próbował ten drugi sposób.
O, widzicie? Ja mam nożyce w złą stronę. Nożyce mają tak, że tną albo w jedną lub w drugą, albo tylko na wprost. I te moje tną tylko w prawo. Wolałbym w lewo. Mówię, że są za duże do tego. To średnio chyba wyjdzie, powiem. Tutaj kicha, nie? A to się zaraz obszlifuje. Znaczy obszlifuje, o pilnikiem wezmę jakimś. Dobrze, że to miękka blacha. A, już wiem, jak to trzeba by robić. Wiecie, jak to trzeba by robić? Mniejszymi kółkami. Trochę większy pojadę. No tak średnio mi to wyszło. Jakiś pilnik znajdę.